Joe Screena w żółtym, Wiesława Jagusia w niebieskim i Rafała Osumka w białym. 9 do 3, sześciopunktowa przewaga gości. Potwierdza się to, że Włókniarz jest rewelacją tego sezonu. No ale to dopiero 3 wyścigi. Jeszcze wszystko może się zdarzyć. Ryan Sullivan, on zwykł tutaj wygrywać. Nie tylko zresztą tutaj na toruńskim torze, ale w ciężkich meczach, trudnych przeprawach Ryan Sullivan zdobywał wiele punktów i prowadził swój zespół do zwycięstwa. Być może tak będzie i w tym wyścigu, a potem w całym meczu. Sullivan, Screen, Jagusz, Osumek, wyścig trzeci. Ryan Sullivan, Joe Screen na drugiej pozycji, Wiesław Jagusz na trzeciej i Rafał Osumek na czwartej. Bardzo dobry start Ryana Sullivana. No i teraz czy Joe Screen utrzyma tę drugą pozycję, czy będzie starał się atakować Sullivana, a może Wiesław Jagusz, który jest walecznym, niezwykle ambitnym zawodnikiem, walczącym zawsze do końca. Czy może Wiesław Jagusz wyprzedzi Joe Screena? No i wtedy jakże inne miny mieliby kibice toruńskiego Ambasadora DGG, zasiadający tak licznie na dzisiejszym spotkaniu. Na razie Ryan Sullivan prowadzi, Joe Screen na drugim miejscu i Wiesław Jagusz. Jeszcze jedna próba ataku. Osumek daleko z tyłu, nie będzie się liczył w walce o punkty. Obejrzał się Joe Screen. Nadal bez zmian. Ryan Sullivan, Joe Screen i Wiesław Jagusz. To już ostatnie metry tego wyścigu. Jeszcze jedna, może jeszcze jedna próba ataku. Może po wewnętrznej, nie, bardzo blisko siebie. Bardzo blisko siebie, no i proszę Państwa, niewiele brakowało. Znakomicie, troszkę chyba za późno ten atak nastąpił, w efekcie czego Joe Screen utrzymał drugą pozycję. Tak przynajmniej było widać z tego miejsca, w którym ja oglądam zawody. Ryan Sullivan.